Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem są dwie osoby. Moimi gośćmi są dwie osoby. Dyrektor do spraw promocji szpitala imienia Kopernika Magdalena Janusz Hibner i dr Jan Morawiec, chirurg. I dzisiaj będziemy rozmawiać o raku jelita grubego, bo jest to jeden z bardziej podstępnych nowotworów, gdyż rozwija się 10 lat, nie daje żadnych, prawie żadnych symptomów. No i zanim zaatakuje ostro, no to tak naprawdę jest już problem, bo jest kłopot z wyleczeniem. Panie doktorze. Tak, dzień dobry panie doktor, dzień dobry państwu. Faktycznie problem raka jelita grubego jest duży ogólnie w świecie, w Polsce również jest to trzeci nowotwór pod względem występowania u mężczyzn i drugi u kobiet. Faktycznie rozwija się bardzo długo, szacuje się, że ten okres to jest 10 lat. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten rozwój spowodowany jest najczęściej w 85% przypadków występowaniem zmian polipowatych w jelicie, które są dosyć łatwe do wykrycia, jeśli stosuje się do badań profilaktycznych, na przykład do wykonywania regularnych badań kolonoskopowych po 50 roku życia w celu wczesnego wykrycia tych zmian. Należy jasno powiedzieć, wcześniej wykryte zmiany nowotworowe są praktycznie w pełni wyleczalne, nawet w przypadku chorób jelita grubego. Także stąd bardzo istotna jest ta wczesna diagnostyka i badania profilaktyczne. Panie doktorze, w takim razie, jeżeli proponuje pan profilaktykę, to jest to ta kolonoskopia. Ona jest bezpieczna? Znaczy, kolonoskopia jest badaniem inwazyjnym. To trzeba też jasno powiedzieć sobie. I badaniem, które niesie ze sobą ryzyko pewnych powikłań. Natomiast to ryzyko jest stosunkowo niewielkie. Wynosi mniej więcej około 1% w przypadku krwawień i 0,5% w przypadku perforacji w trakcie kolonoskopii. Także tak, można powiedzieć, że jest to badanie ale bezpieczne. Ale taka perforacja to nieumiejętność przeprowadzania tego badania przez lekarza, czy inne czynniki? Pani redaktor, nie. Najczęściej perforacja jest, czy ma miejsce w przypadku wykonywania jakichś trudnych polipektomii, czyli usuwania właśnie takich zmian przednowotworowych, bo polipy są zmianami przednowotworowymi. Natomiast perforacje jatrogenne są bardzo, bardzo rzadkie. Także można spokojnie powiedzieć, że badanie kolonoskopowe jest badaniem bezpiecznym, natomiast pacjent musi mieć świadomość tego, że nie jest w 100% bezpieczne, bo nie ma takiego badania inwazyjnego, które jest w 100% bezpieczne. I właśnie o to chodzi, że nie ma takiego badania, żadnego badania, które jest w 100% bezpieczne, natomiast jeżeli jesteśmy w stanie wykryć raka, to jest to dla nas o tyle dobre, że możemy go w 100% wyleczyć. Tak, wczesne wykrycie choroby nowotworowej jelita grubego daje bardzo dużą szansę na pełne wyleczenie choroby. Panie doktorze, ale tak jak tutaj wcześniej powiedziałam, że przez 10 lat możemy nie mieć żadnych objawów świadczących o tym, że może to być rak, ale niemniej jednak jakieś symptomy tej choroby są. Co powinno nas zaniepokoić? Tak, oczywiście, to rozwój raka szacuje się, że trwa 10 lat, natomiast to nie jest 10 lat bez objawów. Z reguły pojawiają się jakieś pewne objawy, pewne dolegliwości, które mogą świadczyć o chorobie, natomiast nie muszą. Najczęstsze to są bóle brzucha, to są zmiany rytmu wypróżnień, czyli naprzemienne zaparcia, naprzemienne biegunki. I takim najbardziej istotnym, zauważalnym objawem, który najczęściej motywuje pacjentów, żeby zgłosić się do lekarza na badanie, jest obecność krwi w stolcu. A ta obecność krwi w stolcu to powinna nas zaniepokoić, jak ona jest prawie codziennie, co jakiś czas? Panie redaktor, w ogóle jeśli się pojawi, to jest to niepokojący objaw. Być może świadczy o, niekoniecznie musi świadczyć o chorobie nowotworowej, natomiast jest to objaw, który powinien włączyć u pacjenta czerwoną lampkę, muszę iść się przebadać, bo być może jest to sprawa hemoroidu, być może jest to sprawa jakiejś innej choroby łagodnej, natomiast w pierwszej kolejności onkolog musi wykluczyć u takiego pacjenta obecność choroby nowotworowej, bo to jest dla niego ryzyko. Przegapienie takiej choroby, czy niewykonanie pełnej diagnostyki wykluczającej taką chorobę powoduje, że możemy jej nie rozpoznać i pacjent wtedy straci czas. No bo może być obecność krwi utajona w
skalę, prawda? Czyli makroskopowo nie widać tego, czyli to jest, pacjent sam tego nie zobaczy. To są różnego rodzaju testy, które wykazują taką obecność krwi utajonej. No dobrze, skoro ja już poruszyłam ten temat tej krwi utajonej, to od razu powiem, że w sobotę między 10 a 14 w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej przy Paderewskiego 4 odbędzie się akcja profilaktyczna i tutaj osoby w wieku powyżej 50 roku życia oraz osoby, u których w rodzinie występowały zachorowania na raka jelita grubego, otrzymają bezpłatne i łatwe do wykonania w warunkach domowych testy na obecność krwi utajonej w kale. To jak można to w domu zrobić? Jak to można? Rozumiem, że nie będzie potrzebna wizyta, żeby odebrać wynik w przychodni. Tak? Tak. To jest tak, że wspólnie my jako Szpital Centrum Onkologii imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi razem z firmą Johnson & Johnson i laboratorium Synevo podjęliśmy właśnie taką akcję, która wspiera profilaktykę raka jelita grubego. I tak jak tu pani powiedziała, będziemy rozdawać te testy dla osób, które się będą kwalifikowały chociażby w tej grupie wiekowej. Te testy są do zrobienia w warunkach domowych. Jest tam bardzo dobra instrukcja, dosłownie rysunki, co po kolei trzeba zrobić, gdzie trzeba to badanie odnieść. A, czyli jednak to badanie gdzieś zanosimy. Tak, tak, tak. Zanosimy je do laboratorium. Wszystko będzie bardzo szczegółowo i precyzyjnie podane, także pacjent będzie wiedział, gdzie musi się zgłosić, gdzie będzie mógł ten wynik odebrać. I jeżeli ten wynik będzie pozytywny, negatywny, co też ma z tym wynikiem zrobić i gdzie szukać pomocy, jeżeli te wyniki będą niepokojące. Dobrze, to już wiemy, gdzie profilaktycznie się zgłosić. No a tutaj z panem doktorem omawiałam te niepokojące objawy, czyli to jest ta krew, która pokazuje się w kale, którą widzimy. Natomiast co jeszcze powinno nas oprócz tego bólu brzucha zaniepokoić? No bo ból brzucha, no to w zasadzie to każdego ten brzuch boli z różnych powodów, tak? Tak, oczywiście. Czy to są jakieś objawy, gdzie musi wystąpić kilka czynników? Niestety ogólnie mówiąc, choroby nowotworowe najczęściej przebiegają bezobjawowo. I to jest największe ich niebezpieczeństwo, że pacjenci zgłaszają się stosunkowo późno do nas, kiedy ta choroba już jest rozwinięta. Jeśli chodzi o nowotwory jelita grubego i odbytnicy, to tak naprawdę te objawy nie są charakterystyczne. Ja wspominałem już o dolegliwościach bólowych brzucha. Bardzo istotne jest też obserwowanie siebie, czyli obserwowanie swojego rytmu wypróżni, czy następują naprzemienne biegunki z zaparciami, czy następuje jakaś zmiana w tej regularności wypróżnień. Też istotnym objawem jest to, czy na przykład pacjent nie chudnie, czy nie traci masy ciała. Istotne również są wzdęcia brzucha, które mogą się pojawiać. Jeśli chodzi o regularność, czy brak regularności tych objawów, to niestety na to nie ma żadnej reguły. Jeżeli one już się pojawią i już się pacjent zaniepokoi, to powinien się zgłosić na taką diagnostykę. W większości przypadków wykluczamy chorobę nowotworową, ale my wolimy pacjentów, którzy przyjdą przedwcześnie i możemy wykluczyć wtedy chorobę, niż zdecydowanie za długo czekają i potem dla nas ta praca nasza, onkologów, chirurgów, jest znacznie trudniejsza w leczeniu takiej zaawansowanej choroby. Panie doktorze, kolonoskopia to jest właściwie całe jelito grube badamy, natomiast możemy zbadać też krótki odcinek tego jelita dolnego, prawda? Czy to jest też wystarczające? Tak. Rektoskopia jest badaniem oczywiście bardzo dobrym. Ma swoje zalety. Przede wszystkim do takiego badania pacjent nie musi się przygotowywać środkami doustnymi. Także zdecydowanie to przygotowanie jest wygodniejsze dla pacjenta. Dostęp do rektoskopii czy do rektoskopów jest również dosyć szeroki. Wiele gabinetów i ma i można takie badanie zrobić. Natomiast należy jasno powiedzieć, że badanie rektoskopii bada mniej więcej około 18-20 cm tego ostatniego odcinka przewodu pokarmowego. Także wykrywa tylko nowotwory, które, czy miałaby wykryć tylko nowotwory, które znajdują się w tym odcinku.
nie mamy żadnej informacji, co dzieje się powyżej, dlatego jest to absolutnie badanie, które nie jest kompletne, nie jest pełne, dlatego zawsze pacjent powinien mieć wykonaną pełną kolonoskopię. Panie doktorze, a jak powstaje rak jelita grubego? Czy to są te polipy, które tam są i na początku, początkowo one są niegroźne i dopiero później przybierają taką postać choroby, która prowadzi nawet do śmierci? Tak, panie redaktor, bardzo słusznie pani redaktor zauważyła, 85% do 85% szacuje się nowotworów jelita grubego powstaje na podłożu polipów. Ja zawsze swoim pacjentom mówię, że to nie jest tak, że pacjent się rano budzi, czy człowiek się rano budzi i ma nowotwór. Te zmiany, początkowo na poziomie komórek, potem na poziomie różnego rodzaju dysplazji, małego, dużego, średniego stopnia powstawania polipów, to jest pewien okres czasu. I w przypadku chorób jelita grubego to szacuje się, że to jest około 10 lat. Te zmiany na poziomie komórek, które są, trwają zdecydowanie dłużej, natomiast jeśli już się pojawią, jeśli się pojawi polip, to ta dynamika zmian już jest szybsza. Dlatego zawsze należy w przypadku kolonoskopii, w przypadku stwierdzenia zmian polipowatych, usunąć taki polip i oddać go do badania histopatologicznego, bo jest ryzyko, że w tym polipie już rozwinęła się choroba nowotworowa, bądź jest w stadium przednowotworowy. Bo jak są polipy, one rosną, to zamykają to jelito grube w pewnych tam momentach, gdzie one się znajdują. I takim symptomem to jest też ten kał, który oddajemy. On jest, to się chyba nawet nazywa taki kał ołówkowy, prawda? Tak, to w przypadku nowotworów, które są położone w dystalnym odcinku. To już jest w stadium takie nowotworowe. Znaczy tego typu objaw, panie redaktor, świadczy o zaawansowaniu choroby. Przede wszystkim w zależności od wielkości polipa rośnie ryzyko nowotworzenia w tym polipie. Szacuje się, że polipy powyżej 3 cm w ponad 50-60% przypadków będą polipami nowotworowymi. Także jeśli już mamy do czynienia z takim sporym guzem, który znajduje się w dystalnym odcinku i powoduje objaw wąskiego stolca, tak zwanego ołówkowego, to niestety już to świadczy o zaawansowaniu choroby i wtedy już nie mówimy o polipie. Mówimy już wtedy o guzie, czyli nowotworze jelita grubego, czy odbytnicy. To poważna, poważna choroba, ale jeżeli byśmy prowadzili odpowiedni tryb życia i profilaktykę, czyli zgłaszalibyśmy się na badania, ale czy to trzeba się zgłaszać po 50 roku życia, czy właściwie można i powinno się robić te badania wcześniej? Tak profilaktycznie. Panie redaktor, medycyna mówi i evidence-based medicine mówi, że po 50 roku życia jest najwyższy stopień zachorowalności na nowotwór jelita grubego, czyli te badania ekonomicznie są najbardziej uzasadnione po tym w tym okresie życia pacjenta. Natomiast jasno trzeba sobie powiedzieć, jeżeli występują objawy niepokojące, jeżeli coś pacjenta niepokoi, ma te objawy, które wymieniłem wcześniej, to wiek nie powinien być argumentem za lub przeciw wykonania kolonoskopii. Jeżeli są objawy, coś pacjenta niepokoi, czy w rodzinie na przykład wystąpił nowotwór, to ta granica zdecydowanie się przesuwa w stronę młodszych pacjentów. Także wiek absolutnie nie jest wykładnikiem. A czy macie Państwo dane w województwie łódzkim, dużo osób zgłasza się do szpitala właśnie z tego rodzaju dolegliwościami? Coraz więcej, na szczęście. Jest to wielka zasługa wszelkich akcji promocyjnych, edukacji pacjenta. Pacjent staje się świadomy tego, że pewne objawy mogą świadczyć o pewnych jednostkach chorobowych i zdecydowanie wcześniej się zgłasza. Oczywiście ta świadomość społeczeństwa nie jest jeszcze na takim poziomie, jak który byśmy sobie życzyli, ale systematycznie osiągamy dobre efekty i ci pacjenci zgłaszają się do nas wcześniej, ale to jest rola wszystkich lekarzy pierwszego kontaktu, nie tylko lekarzy w dużych szpitalach czy w dużych jednostkach, ale również tych mniejszych, powiatowych, żeby tam też uświadamiać pacjentów, że pewnego rodzaju objawy czy symptomy mogą świadczyć o chorobie nowotworowej i trzeba poddać się diagnostyce. Także dzięki temu, pomimo że zachorowalność obserwujemy cały czas wzrastającą, jeśli chodzi o jelito grube, to jest ona ściśle związana z wykrywalnością, która dzięki właśnie tym akcjom cały czas stale rośnie i to jest nasz sukces. Możemy wcześniej wykrywać nowotwory i lepiej leczyć z lepszymi efektami dla pacjenta. Póki co, póki jest polip, on nie zawsze jest tym nowotworem, prawda? Tak, polip z reguły jest zmianą łagodną, natomiast w momencie
z czasem on oczywiście rośnie i może ulegać przemianom nowotworowym. I jak mamy polipa, to co wtedy? Lekarz stwierdza, jest polip, 1, 2, 3. Taki polip powinien być w trakcie endoskopii usunięty i oddany do badania histopatologicznego. A jak się usuwa takiego polipa? Metod do usuwania endoskopowego jest kilka. To już jest, że tak powiem, domena endoskopistów. Oni mają fantastyczne instrumentarium teraz, które się bardzo, bardzo rozwinęło. Mają tych metod bardzo dużo. Najczęściej jest to po prostu ścięcie pętlą diatermiczną i odzyskanie go, mówiąc w takiej nomenklaturze endoskopowej, do badania histopatologicznego. Mhm. A czy pacjent jakoś to odczuwa? Jakieś dolegliwości ma z tego powodu? Samej polipektomii dolegliwości nie ma, natomiast badanie kolonoskopowe może być dla pacjenta badaniem nieprzyjemnym, natomiast w dzisiejszych czasach... Wstydzimy się takiego badania. Tak, ale tak jak wspomniałem, jest to badanie niezbędne, które jest absolutną podstawą do diagnostyki. A niektórzy tak się wstydzą, że robią takie badanie w narkozie. Jest oczywiście taka możliwość i jest to o tyle komfort dla pacjenta, że taki pacjent dostaje lek, zasypia i budzi się od razu po badaniu, także jak najbardziej jest to... A czy dla lekarza też jest to większy komfort? Panie redaktor, jeżeli jest badanie przeprowadzane w narkozie u pacjenta? Dla wprawnego endoskopisty podejrzewam, że to nie ma żadnej różnicy. Natomiast są sytuacje takie, że ta współpraca pacjenta w trakcie tego badania jest niezbędna, już kiedy musi się przełożyć z jednego boku na drugi bok. Także tak może być. I jeszcze jedna rzecz, bo ta kolonoskopia, która jest wykonywana, nawet jak ona jest profilaktycznie robiona i nic nie wykazuje, to nam podobno prostuje jelita, co też jest dobre. Słyszał pan o tym, czy to już pacjenci opowiadają takie historie? Właśnie usłyszałem, także nie. Także nie będziemy tego komentować. Bardzo dziękuję. Przypominam i państwo to potwierdzają, że 24 listopada w sobotę między 10 a 14 w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej przy Paderewskiego 4 odbędzie się akcja profilaktyczna. Osoby w wieku powyżej 50 roku życia oraz osoby, u których w rodzinie występowały zachorowania na raka jelita grubego, otrzymają bezpłatne i łatwe testy do wykonania w warunkach domowych na obecność krwi utajonej w kale. Tak? Tak. Ale zapraszamy też osoby młodsze, będą konsultacje onkologiczne, każdy będzie mógł porozmawiać z onkologiem, z chirurgiem na temat swoich dolegliwości i usłyszeć radę, konsultacje. Będziemy też rozmawiać o diecie związanej z profilaktyką raka jelita grubego. Także zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko tych powyżej 50 roku życia. Bardzo dziękuję. Gośćmi Radia Parada byli dr Jan Morawiec, chirurg i dyrektor do spraw promocji szpitala. Państwo są ze szpitala imienia Kopernika, a pani dyrektor nazywa się Magdalena Janus-Hibner. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję. Forum Radia Rock Parada.